Siema, z tej strony kolia.pl i dzisiaj zrecenzuję szybko dla was napój Sparkless. Jest to oczywiście woda gazowana w puszce z nutą limonki. Proszę o widoczność. No, z nutą limonki, napis Green Lime. Mamy tutaj zapewnienie, że jest to napój bez cukru, słodziku, kalorii oraz konserwantów. I zawartość tego to 330 ml. Jest to od Żywiec Zdrój. Żywiec Zdrój nie zapłacił mi za ten materiał. Tutaj mamy wartość energetyczną i już czuję się oszukany, ponieważ w jednej porcji, czyli całej takiej puszce, jest 3,9 kcal, a mamy tutaj jasne zapewnienie, że jest to bez kalorii, więc już odejmuję 2 punkty za to. Mamy tutaj kod kreskowy i powiem wam ciekawostkę, jak rozpoznać polskie czy tam europejskie od zagranicznych, czyli zawsze na początku kodu kreskowego, jak to jest polskie czy tam europejskie, to macie piątkę. Taka ciekawostka. Tutaj mamy jeszcze napis Sparkless, to czysta przyjemność, wyrzutów sumienia, proste skład bez dodatków, 100% recyklingowanym opakowaniu. Spróbuj, daj znać, co myślisz. Tutaj mamy numer na infolinię, jeżeli ktoś chce, to niech zadzwoni. No widać, że tutaj zacofali się wcześniej, bo tu koszt połączenia to jeden impuls taryfy lokalnej. No i mamy... Znaczy może źle to zrozumiałem, ale impulsy z tego co wiem używało się kiedyś. No i mamy tutaj adres do strony Żywiec Zdrój. No i więc puszkę już sobie dogłębnie omówiłem, więc teraz sobie to otworzę. Dobra, już to otworzyłem, więc teraz spróbujmy tego smaku. Generalnie smakuje to jakbyście do wody dali sok z cytryny i limonki. Takiej typowej wody gazowanej. I wiecie jak to oceniam? Sparkless Green Lime, woda gazowana. Według samego smaku oceniam na 6 na 10. Serio, smakuje mi to. Pewnie jak wielu osób by to próbowało, to pewnie powiedziałoby, że to ohydne, ale mi to smakuje. Więc to by było już koniec tej prostej recenzji. Ja zapraszam was do odwiedzenia moich innych filmików, zasubskrybowania kanału. No i cześć!